No ja przede wszystkim mam rockmana w domu, więc Kamil jest tym, który ubiera się na czarno, który jest bardziej grunge'owy ode mnie, natomiast mam takie elementy w mojej szafie, jak na przykład ciężkie grunge'owe buty, a mam flanelowe koszule, które noszę przywiązane na podartych spodniach, dokładnie tak jak było w pokazie. Nie jest to styl, który preferuję na co dzień, ale elementy, które oczywiście mam. Dla mnie, jako stylistki, był to niesfajny pokaz, dlatego że to był pewien hołd, który Litka złożyła właśnie temu stylowi grunge. I każdy, kto troszkę przynajmniej się zna, bądź czytał trochę historii, wie, ile za tym stoi osób, muzyki, jaka to jest historia, skąd ten grunge się wywodzi i tak naprawdę co po niektóre elementy oznaczają, więc na pewno research, który ona zrobiła, był ogromny. Na pewno praca, którą w to włożyła, każda agrafka, która była dzisiaj w pokazie, była ręcznie, nie przyszywana, tylko była ręcznie dokładana, tak, wbijana. A były elementy, które były na przykład, cały kołnierz był zrobiony z agrawek, więc ja wiem, jak czasochłonne to było, ile poświęceń to kosztowało dziewczynę.